Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Flamin' Hot, Lay's, Cheetos i Doritos. Pojawiły się wersje Flamin' Hot, chipsów Lay's, próbków Cheetos i chipsów Tortilla Doritos, więc okaże się, jak to będzie smakowało i czy to w ogóle będzie tak samo smakowało, bo wydaje się, że chyba tak. Jestem ciekaw, czy w ogóle te smaki czymkolwiek będą się różnić, czy właśnie tekstura i rodzaj produktu, w sensie chipsy ziemniaczane, próbki kukurydziane oraz chipsy Tortilla również kukurydziane, czy to będzie wpływało na smak, bo podejrzewam, że ta posypka, taka bardzo ostra, będzie we wszystkich tych trzech produktach taka sama. A jak będzie, zaraz się okaże. Na początek pierwszy z produktów, Lay's Flamin' Hot. Zapach jak takie typowe paprykowe Lay'sy, wygląd też dokładnie taki sam. Czy będą bardzo ostre? Tak, są. Bardzo ostre. Próbuję się tutaj doszukać jakiegoś innego smaku. Na pewno są lekko kwaśne, słone, no i przeraźliwie ostre. A tak poza tym, chyba tutaj nic takiego innego nie ma. I tak już po chwili można się do tej ostrości przyzwyczaić. Pierwszy był porażający, a już z każdym kolejnym nie jest tak źle. Już tą ostrość mam w ustach. Więc to są po prostu chipsy paprykowe, tyle że wzmocnione zapewne papryczką jalapeno, tak mi się wydaje. Tak poza tym smak jest dokładnie taki sam jak w paprykowych Lay'sach. Dla pierwszego produktu na początek ziemniaki, olej roślinny, kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach, cukier, aromaty, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, sól, czosnek w proszku, chlorek potasu, czyli E508, wzmacnia smak produktów, ma właściwości żelujące i reguluje kwasowość. Dalej wzmacniacz smaku, witamina monosodowy, czyli E621, w smaku określany jako zbliżony do mięsnego i określany jako umami. Dalej cebula w proszku, wędzona papryka w proszku, papryka jalapeno w proszku, przyprawy, barwnik, ekstrakt z papryki, czyli inaczej kapsorubina E160C, barwina pomarańczowo-czerwono. Dalej koncentrat warzywny, rzodkiew i marchew, wędzona maltodekstryna, czyli E1400, należy do grupy modyfikowanych skrobi, jest używana jako zawiasnik do produktów skrobiowych, czyli zawierających mąkę, wyrobów cukierniczych i słodyczy. Dalej na składzie są jeszcze zioła i wędzony olej słonecznikowy. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach, czyli jest to więcej niż całe to opakowanie, bo to opakowanie to 70 gramów, 100 gramach wartość energetyczna to 517 kalorii, tłuszcz 30 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3 gramy, węglowodany 52 gramy, w tym cukry 2,2, błonnik 4,6 grama, białko 6,8 grama i sól 0,67 grama. Więc pierwszy smak wypada raczej przewidywalnie, one są po prostu bardzo ostre, ale smak raczej jest poza tym przeciętny. Jestem ciekaw, jak będzie dalej. Drugi z produktów to Cheetos, Crunchos, Flamin' Hot. Wiem, że kiedyś już Cheetos, Flamin' Hot próbowałem w Stanach Zjednoczonych, ale dawno temu. Wiem, że były bardzo ostre. Jestem ciekaw, czy to wygląda dokładnie tak. To wygląda tak jak tamte. To tamte wydaje mi się bardziej czerwone były, żeby tak podkreślić jeszcze ten smak ognia. Tutaj są raczej takie pomarańczowe. Nie wiem, czy przyzwyczaiłem się już do tej ostrości po tych Lay'sach. To jakoś tak bardzo nie powalają. No może to takie złudzenie, że moje gardło już się przyzwyczaiło do tego. Smak jest bardzo podobny do tych. Tyle, że fajnie to jest właśnie, to jest fajny kształt. Bo te Cheetosy zazwyczaj takie były bardziej miękkie. To są takie twarde właśnie, Crunchos. Trochę bardziej chrupią. Że to taka inna odmiana przy tych Cheetosach. Że jest inna tekstura. Nie no dobrze, dochodzi teraz do mnie ta ostrość, więc one też są, wydaje mi się, że jednakowo ostre jak te Lay'sy. Oprócz tego jest słony smak, trochę kwaśny. I właściwie tyle. Nic tutaj więcej innego nie wyczuwam. I mimo, że właśnie tutaj dodano różne dziwne substancje, i tutaj pewnie też, ta ostrość zdusza wszystko. Skład drugiego produktu na początek, kasza kukurydziana 71%, olej rzepakowy, cukier, aromaty, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, sól, czosnek w proszku, chlorek potasu, wzmacniacz smaku, witamina monosodowy po raz kolejny E621, cebula w proszku, wędzona papryka w proszku, papryka jalapeno w proszku, koncentrat warzywny, rzodkiew i marchew, barwnik, ekstrakt z papryki po raz kolejny, kapsorubina E160C. Dalej przyprawy, wędzona maltodekstryna po raz kolejny E1400, zioła i wędzony olej
słonecznikowe. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach i po raz kolejny jest to więcej niż całe to opakowanie, bo to opakowanie to 80 gramów. 100 gramach wartość energetyczna to 467 kalorii, tłuszcz 19 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,7, węglowodany 66 gramów, w tym cukry 4,7, błonnik 2,1 grama, błonnik 2,1 grama, białko 6,6 grama i sól 1,1 grama. Tak więc póki co nadal jest ostro, ale jakoś jeszcze przetrwałem, jest wam siłę, żeby spróbować tych trzecich. Okaże się, czy one też będą tak samo ostre i dokładnie tak samo smakowały. Trzeci z produktów to Doritos Flamin' Hot. Teraz będzie jeszcze inna tekstura. Lubię Doritosy, ale nigdy nie próbowałem tych ostrych, bo wiem, że one są dostępne w Stanach chociażby. No, wygląd wiadomo. Chips tortilla, tyle że taki naprawdę bardzo pomarańczowy, bo one są raczej żółtawe. Tu wydaje się, że wreszcie coś czuć. Właśnie chyba jakiś taki czosnek albo cebulę. Nie tylko ta ostrość. Poza tym są lekko kwaśne. Ta ostrość wydaje mi się na tym samym poziomie, co w tych pozostałych dwóch. Więc tak jak się spodziewałem, te smaki są mniej więcej takie same, tylko te chipsy po prostu różnią się teksturami. Choć w tych, nie wiem czy to jest takie złudzenie, wydaje mi się, że tutaj lekko można wyczuć taki trochę aromat albo czosnku, albo cebuli. A w tych pozostałych dwóch, no to już raczej nie. Raczej ta ostrość papryczki jalapeno zdusiła wszystko, a tutaj te, mimo że są ostre, to można tutaj się doszukać jakiegoś smaku. No i poza tym też można wyczuć tą bazę, czyli kukurydzę. Skład trzeciego produktu, na początek kukurydza, olej rzepakowy, na który składają się olej rzepakowy, przeciwutleniacze, ekstrakty z rozmarynu, kwas askorbinowy, mieszanina tokoferoli i kwas cytrynowy. Dalej cukier, aromaty, regulator kwasowości, kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, czosnek w proszku, sól, chlorek potasu, wzmacniacz smaku, glutaminian monosodowy, czyli E621 po raz kolejny, cebula w proszku, mędzona papryka w proszku, papryka jalapeno w proszku, koncentrat warzywny, rzodkiew marchew, barwnik, ekstrakt z papryki, po raz kolejny E160C, kapsorubina. Dalej przyprawy, zioła, wędzony olej słonecznikowy i wędzona maltodekstryna, po raz kolejny E1400. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach, po raz kolejny jest to więcej niż całe to opakowanie, bo to opakowanie to 75 gramów, w 100 gramach wartość energetyczna to 495 kalorii, tłuszcz 25 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,8, węglowodany 58 gramów, w tym cukry 3,4. Błonnik 5,9 g, białko 6,1 g i sól 0,9 g. Teraz czas na cenę tych produktów. Te chipsy oraz chrupki, tak jak widać za mną na ekranie, dostępne były tylko w sieci Żabka za cenę 5,99. Gdy kupiło się dwa opakowania, to wtedy cena spadała do 3,99. Czy jest to wygórowana cena? Wydaje się, że tak, bo to są już naprawdę małe paczki, bo przecież te chipsy 140 gramów, zawsze mówiłem, jak były 5,99 czy nawet trochę więcej, to mówiłem, że to już jest wygórowana cena, jak za taką paczkę, a tutaj mamy połowę tych paczek, więc 75 czy tam 80 gramów, więc trzeba powiedzieć, że ta podstawowa cena na pewno jest zawyżona, ta zniżona wydaje się, że chyba nie. Jak podsumować te produkty? One mniej więcej smakują tak samo, tyle że różnią się teksturą. Wiadomo jak Lay'sy wyglądają, chipsy ziemniaczane, paprykowe, tylko trochę bardziej ostre. Te Cheetosy są nawet fajne, bo mają ciekawy kształt, takie właśnie poskręcane są, chrupiące, a tak po smak jest podobny do tych Lay'sów. Doritosy klasyczne takie, czyli po prostu trójkątne chipsy tortilla, tyle że tutaj właśnie ta posypka na wierzchu jest trochę bardziej ostra. No i właśnie, do tych wszystkich produktów dodano mniej więcej te same składniki, czyli ta posypka w tych trzech produktach jest dokładnie taka sama, dlatego one bardzo podobnie smakują. No i na pewno są Flamin' Hot, one są dużo ostrzejsze od tych chipsów, które są dostępne na rynku, choć zdarzają się czasami z papryczką jalapeno, chyba tutaj próbowałem jakichś takich chipsów, one też były dość ostre. No tutaj zdecydowano się na całą serię, czyli takie najpopularniejsze właśnie Lay'sy, Cheetosy i Doritosy. Ściągnięto w wersji Flamin' Hot, która jest popularna za granicą. W Stanach Zjednoczonych wydaje mi się najbardziej popularne są Cheetosy Flamin' Hot. No i tutaj nadarzyła się okazja, żeby spróbować wszystkich trzech naraz, bo taka edycja pojawiła się w Żabka. Wydaje się, że to chyba nie będzie tym razem edycja limitowana, więc przez pewien czas te chipsy będzie można kupić i spróbować twierdzić, czy one rzeczywiście są tak ostre. One są na początku ostre i takie nawet duszące, ale później, jak już się je, można się do tej ostrości
przyzwyczaić. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.